Cześć, witam Was serdecznie. George Michael był drugim Waszym wyborem, jeśli chodzi o grudniową gwiazdę miesiąca. Nie udało mu się wygrać, ale doszłam do wniosku, że jednak grudzień jest bardzo ważny dla George'a Michaela. Nie tylko dlatego, że już właściwie na początku swojej kariery zrobił taki hit, który przez lata pozwalał mu zarabiać niewyobrażalne pieniądze każdego grudnia, a kiedy galerie handlowe przerzuciły się na reklamowanie świąt już od listopada, to właściwie przez całą końcówkę roku wszędzie rozbrzmiewała piosenka Last Christmas, co sprawiało, że oczywiście portfel George'a Michaela napełniał się co roku niebagatelnie. Choć oprócz tego oczywiście artysta i tak nie mógł narzekać. Na swoim koncie miał ponad 100 milionów sprzedanych płyt, co plasowało go wśród takich gwiazd jak chociażby Madonna czy Celine Dion. Ale grudzień to również miesiąc niespodziewanej śmierci George'a Michaela. Przez lata stał się ikoną świąt i odszedł dziwnym zrządzeniem losu również w święta. Ci, którzy jednak śledzili jego życie, wiedzą, że długo pracował na to, by jego organizm w końcu się poddał. Jednak w jego życiu nie brakowało również tragedii, które pogłębiały jego zły stan psychiczny, który znowuż ściągał artystę na dno. W pewnym momencie też on sam miał już dość obecności w mediach i tego, jak bardzo rozpoznawalną jest osobą. A ponieważ na początku był bożyszczem kobiet, trudno było mu również w pewnym momencie przyznać się do swojej orientacji, z której później był bardzo dumny. Dlatego myślę, że dzisiejszy odcinek będzie bardzo ciekawy dla wszystkich, którzy nie do końca znają biografię George'a Michaela. Myślę, że trochę ciekawostek również się znajdzie. No więc myślę, że nie ma co, zabierajmy się za temat. George Michael urodził się 25 czerwca 1963 roku w Londynie. Jako najmłodsze dziecko w rodzinie restauratora Jacka Panosa, greckiego imigranta urodzonego na Cyprze, a także angielskiej Żydówki, tancerki Leslie. Jego mama nie miała łatwo od początku, ponieważ dzień narodzenia George'a był również dniem, w którym dowiedziała się o śmierci swojego brata, który popełnił samobójstwo, ponieważ był gejem i od lat nie radził sobie ze swoją orientacją oraz z tym, jak podchodzą do niego inni. Był po prostu prześladowany i przez wiele osób niezrozumiany. George o powodach odejścia swojego wuja dowie się dopiero, gdy będzie dorosły. George miał dwie siostry i z nimi dorastał, ale jednak z powodu tego, co stało się z jego wujem, to na niego jego mama zwracała szczególną uwagę. Bała się bowiem, że jej syn, który jest bardzo delikatny, bardzo uczuciowy, może kiedyś pójść w ślady wuja. Później, kiedy George dorastał, kobieta zorientowała się, że również może być homoseksualistą i przygotowywała go do życia tak, by się tego nie bał. Sam zresztą był bardzo silnie związany z mamą, która dostrzegła już w dzieciństwie jego talent i postanowiła go rozwijać. Zapisała chłopca na lekcje gry na skrzypcach. Zachwycała się także jego śpiewaniem i była zawsze jego największą fanką. A mały George był bardzo nieśmiały. Być może właśnie dlatego, że zdawał sobie sprawę, że jest trochę inny od większości rówieśników, ale również w zachowaniu pewności siebie nie pomagał mu wygląd, ponieważ jako małe dziecko nosił grube okulary, później również zmagał się z delikatną nadwagą. Jak sam przyznaje, był zresztą karmiony stekami i frytkami. Dopiero w szkole średniej zaczął zwracać uwagę na dietę, zadbał o siebie i nabrał nieco pewności siebie. Duże znaczenie miało też podobno to, że zmienił okulary na szkła kontaktowe, które w tamtym czasie były tak drogie, że podobno zwierzę się, że mógłby sobie wtedy za to kupić telewizor. Ale w 1981 roku powstaje zespół Wham, który założył ze swoim przyjacielem Andrew, gdy mieli po 18 lat. Zresztą historia ich poznania jest dość zabawna, ponieważ poznali się, kiedy George miał problemy z matematyką, a Andrew miał mu udzielać korepetycji. Szybko jednak okazało się, że dużo lepiej dogadują się na gruncie artystycznym i muzycznym, niż jeżeli chodzi o cyferki i matmę. Już wtedy z Andrew Ridgeley grali sporo w różnych knajpach, ale swoje występy w końcu postanowili nazwać, zrobić zespół i oczywiście, żeby się utrzymać, pracowali wtedy w różnych zawodach, m.in. jako kelnerzy i bileterzy w północnym Londynie. Ale cały czas marzyli o tym, żeby podbić rynek muzyczny. I jeżeli chodzi o ten duet, to oczywiście George Michael grał tam pierwsze skrzypce. On pisał muzykę, on pisał teksty, ale bardzo duże znaczenie też miał Andrew, który zajął się wyglądem i był takim PR-owcem zespołu, można też powiedzieć. A w tamtym czasie miało to bardzo duże znaczenie z tego powodu, że wszyscy zwracali uwagę na to, jak wyglądają ci dwaj panowie, bo odróżniali się mocno od tego, co można było
było wtedy zobaczyć na scenie. A potem już dokładnie wiecie, co się stało. Wake Me Up Before You Go Go zmieniło scenę lat 80. Ale wszystko, co się przebija i co od razu trafia do mas, bardzo często jest wyśmiewane. I tak było też w tym przypadku. Oczywiście mówiono na temat ich wyglądu, komentowano, że jest to plastikowa muzyka śpiewana przez plastikowych kolesi z pomarańczową opalenizną. Ale nic to nie zmieniło, bo WAM był pierwszym zespołem, który występował w Chinach i miał tam swoją trasę koncertową. I już wtedy zwracano bardzo dużą uwagę na to, że jeżeli chodzi o George'a Michaela, to ma on niezwykłe dwie cechy, bo miał talent kompozytorski, a także wokalny. Generalnie był człowiekiem orkiestrą i miał bardzo duży talent do pisania świetnych, chwytliwych piosenek, właściwie tak od niechcenia. Podobno swój największy hit tego duetu, napisał oglądając wyjątkowo nudny mecz piłki nożnej. Oczywiście mowa tutaj o Last Christmas. Do tego dołożył się też świetny teledysk, bo fani oglądając ten teledysk w 1984 roku nie mogli uwierzyć, że jakakolwiek kobieta może być tak okrutna, by odrzucać zaloty tak niesamowitego i nieziemsko przystojnego mężczyzny jak George Michael. A poza tym to było coś, co przełamywało pewne konwenanse i pokazywało dokładnie to, jak wyglądało życie w tamtych czasach. I tak jak wam powiedziałam, to był fenomen, że George Michael z taką łatwością potrafił komponować hity, ale to nie było tak, że on to miał wyuczone. Podobno z trudem czytał nuty, ale zanucić potrafił zdecydowanie wszystko. A ten sukces sprawia, i oczywiście to, że wszyscy zachwycają się urodą George'a Michaela, oprócz tego, że był też troszkę wyśmiewany, no ale wiecie, no jednak te ochy i achy były dużo częstsze, sprawiło, że George Michael z zakompleksionego chłopaczka nagle stał się bożyszczem i to w swoim mniemaniu również. Dlatego trochę odwaliła mu palma. Na koncie pieniądze rosły, bo mając 21 lat stał się już bardzo bogatym człowiekiem, a jak dobrze wiecie, mieszanka młodości, braku pokory, popularności i dużych pieniędzy często kończy się tak, że z fajnego kolesia nagle wychodzi coś dziwnego. Tutaj było podobnie. Ponoć George Michael kupił sobie mega wypasioną furę i potrafił pojechać nią do centrum Londynu, otworzyć dach i na cały regulator puszczać swoje piosenki. Ponoć w branży wtedy mówiono o nim długi głupek. I również szybko okazało się, że jego przyjaciel z zespołu nagle zaczyna go irytować, bo nie do końca już był mu potrzebny. Tak mu się wydawało, marka została wyrobiona, styl nabyty, wszyscy znali i lubili ten duet. Musiał się tylko upewnić, czy bez Andrew równie dobrze będzie sobie radził. Więc zrobił coś, co robi często dużo gwiazd, będąc jeszcze w zespole. Postanowił wydać coś solowo i zobaczyć, jak to się sprzeda. Była to ballada Careless Whisper. To nie była leciutka pioseneczka, lecz prawdziwy klasyk. Singiel kupiło 6 milionów osób. Nikt nie miał wątpliwości, że George dojrzał. A on szybko zorientował się, że będzie mógł od tej pory już iść własną drogą. To też dość szybko, bo w 1986 roku duet zakończył działalność. Jak sam George mówił w wywiadach, głównie było to przez niego, ponieważ chciał trafiać do bardziej wymagającej publiczności. A jako podsumowanie wam powiem, że zespół podczas kilkuletniej swojej kariery sprzedał ponad 20 milionów albumów i 15 milionów singli. I nastały lata 90., a styl George'a Michaela delikatnie się zmienił, ale nie porzucił on na przykład swojego blondu. Skrócił natomiast włosy, ale nadal nosił luźne marynarki, choć często można było go zobaczyć na przykład w czapce z daszkiem. Rozpoczął swoją karierę od wydania przeboju I Know You Were Waiting w duecie z Aretha Franklin. I wiecie, trudno sobie wymarzyć lepszy debiut niż to, że dzwoni do ciebie właśnie gwiazda, legenda soulu i mówi, że chce z tobą nagrać duet. Szczególnie jeżeli w planie masz właśnie bardziej ambitny repertuar i nie chcesz już trafiać tylko do rozwrzeszczanych nastolatek. Następnie zszokował publiczność piosenką i teledyskiem I Want Your Sex, promującym pierwszy solowy album Faith, wydany w 1987 roku. I trzeba przyznać, że w tamtym czasie kontrowersja sprzedawała się świetnie, bo dużo więcej rzeczy było kontrowersyjne niż dziś.
teledysk był prezentowany w telewizji dopiero po 22, co sprawiało, że miał mega reklamę, bo wszyscy o tym mówili. Płyta zdobyła bardzo dużo nagród i pozwoliła też George'owi zerwać w ogóle tak totalnie z wizerunkiem, jaki prezentował w zespole. Michael pojawia się na okładce z dwudniowym zarostem i w skórzanej kurtce. I wyobraźcie sobie, że ta broda tak zainspirowała tym razem panów, że sprzedaż przycinaczy do brody wzrosła na świecie 6-krotnie, bo wszyscy chcieli mieć taką buźkę jak George Michael. Faktycznie, cytując Shreka, wyglądał jakby mu Michał Anioł ją drutem halatał sam. Ale nie było to bez żadnych konsekwencji. George Michael już w dzieciństwie, jak wam mówiłam, zmagał się z nadwagą, no i to mu zostało. Bardzo walczył o to, żeby kontrolować swoją wagę i wyglądać dobrze, i dla widzów bardzo często był właśnie taki perfekcyjny, ale realnie różnie bywało. Chwile, kiedy był szczupły, były okupione dietą i wielogodzinnymi ćwiczeniami, ale nie był w tym równy. Albo był na diecie, albo totalnie oddawał się obżarstwu, przez co miał bardzo duże wahania wagi. I na przykład w teledysku do I Want Your Sex miał tak wielki brzuch, że nakręcono tylko zbliżenia jego twarzy. W pozostałych scenach zastąpił go dubler. Więc jak następnym razem zobaczycie w teledysku jakąś super laskę albo jakiegoś niesamowicie przystojnego Adonisa, to powiedzcie sobie, że no fajnie, że ma takie ekstra ciało, ale po pierwsze dzisiaj mamy już technikę i komputery, a po drugie nigdy nie wiadomo, czy aktualnie ta artystka nie ma na przykład dublerki pośladków. Ciekawy zresztą zawód. Ale co jak co, trzeba przyznać, że przed Władimirem Putinem to występują najlepsi, bo Władimir to w ogóle tylko najlepsze rzeczy preferuje. A właśnie zażyczył sobie na Sylwestra u siebie w Haciendzie prywatny koncert George'a Michaela. I taki ponoć odbył się w 2006 roku, a George miał za to zainkasować 1,6 miliona funtów. Również księżna Diana ponoć była jego fanką i była nim zafascynowana. Chodziły ploteczki nawet, że kiedy się poznali, to ona później bardzo często starała się aranżować sytuacje, w których przebywają sam na sam, że może jakimś cudem coś tam, ale nie wiemy, czy to nie plotki, bo wiecie, i George, i księżna Diana to raczej takie osobistości, o których sporo się plotkuje. Ale i w Polsce mieliśmy taką fankę, która tego nie kryła. Na przykład Natalia Kukulska wzdychała do zdjęć George'a Michaela, które wisiały w jej pokoju. Ale nie tylko te panie. Na świecie było mnóstwo kobiet, które wyobrażały sobie George'a Michaela jako tego najwspanialszego. Ale cóż, potem okazało się, że George Michael nie chce ani księżnej Diany, ani Natalii Kukulskiej, ani w sumie żadnej innej kobiety. Zanim sam sobie zdał z tego sprawę, miał na koncie kilka medialnych związków, ale nigdy się nie zakochał. Okazuje się więc, że niestety, ale wszystko to było trochę oszustwem, bo George Michael z powodzeniem sprzedawał nieprawdziwą wersję siebie. Nie był ani macho, ani nie interesowały go kobiety. I wiecie, na dużą skalę, kiedy wszyscy się tak tobą interesują i chcą się koniecznie dowiedzieć, co u ciebie słychać prywatnie, staje się to bardzo męczące. Dlatego George Michael w pewnym momencie postanowił z tym wszystkim zerwać raz na zawsze. Postanowił ograniczyć się do nagrywania płyt bez udziału w ich promocji. Wydawało mu się, że ma na tyle silną pozycję i dość pieniędzy, a także tylu fanów, że właściwie teledysk bez jego udziału będzie intrygujący. I tak, w pierwszym klipie, który tak powstał i w którym wystąpiły supermodelki, nawet się to udało, bo wszyscy byli tym zafascynowani, ale później wytwórnia ciągle na niego naciskała, mówiła, że stracił w ogóle rozum, żeby coś takiego robić, że nie można sprzedać płyty zupełnie siebie nie pokazując. Dzisiaj już wiemy, że jeżeli robi się to mądrze, to można. Mamy taki przykład, jest nim Sia. Ona się w ogóle nie pokazuje zarówno podczas wywiadów, jak i występów, a także w swoich klipach, a jest jedną z najlepiej sprzedających się dzisiaj gwiazd. Ale wyobraźcie sobie, że do George'a Michaela odzywa się w takiej sytuacji sam Frank Sinatra. Ten, kto ma talent, musi go docenić i dzielić się nim z innymi, miał mu napisać. Płyta Listen Without Prejudice sprzedała się słabo. Artysta obwiniał wytwórnię, wytwórnia obwiniała jego. I tak zaczął się jeden z największych procesów, jeżeli chodzi o fonografię, dlatego że George Michael procesował się bardzo długo z wytwórnią Sony, żeby pozwoliła mu pójść
wolno i zrobiła z niego wolnego artystę. Wytwórnia bała się, że jeśli mu na to pozwoli, to za nim pójdą inni. On znowuż groził, że w takim razie do końca kontraktu nie wyda żadnej płyty. Artystę rozjuszyły sugestie, że powinien nagrywać proste piosenki i nie wspierać akcji na rzecz walki z AIDS. Bo akurat powinien trzymać się z daleka od wszystkiego, co kojarzy się z homoseksualizmem, dlatego że przecież jest macho i uwielbiają go kobiety. A to zbiegło się z okresem, w którym George Michael miał już dość udawania. I właśnie w tym okresie bardzo dużo mówił i to zawsze to, co miał na myśli. Często było to kontrowersyjne. O Margaret Thatcher powiedział, że to głupia krowa, która wielu zniszczyła życie. I choć wszyscy mówili, że posunął się za daleko, on się tylko z tego cieszył i ogólnie pasowała mu ta atmosfera skandalu wokół niego. A pod koniec lat 90. nastąpiła już totalna zmiana wizerunku. Pozbył się tlenionej głowy. Zaczął doceniać też garnitury i nosić dobrze skrojone, eleganckie stroje. I choć wtedy nikt o tym nie wiedział, znaczną część swojej miliardowej fortuny przeznaczał na cele charytatywne. Pracował też w schronisku dla bezdomnych. A na dodatek, gdybyście mieli jakiś problem i spotkalibyście George'a Michaela, to byłaby szansa, że on wam bardzo chętnie pomoże, bo znane są takie przypadki, jak na przykład, kiedy spotkał kobietę, która płakała w kawiarni z powodu swoich długów. Powiedział kelnerce, by podała jej czek, kiedy tylko wyjdzie z lokalu i podarował jej od tak 25 tysięcy dolarów. Kiedyś też barmance dał sowity napiwek w wysokości 5 tysięcy funtów, po tym jak usłyszał, że była studentką pielęgniarstwa i miała ogromne długi. Mniej więcej w tym okresie również, kiedy stał się taki właśnie odważny medialnie, poznał człowieka, z którym stworzył pierwszy prawdziwy związek i w którym po raz pierwszy się zakochał. Jego partnerem był Brazylijczyk, projektant mody Anselmo Feleppa. Ponoć zobaczył go na jednym z koncertów i mimo, że naprawdę stał w tłumie, jak to na koncercie, to ponoć nie mógł oderwać od niego wzroku i wręcz był speszony. Przykuł moją uwagę na tyle, że nie mogłem chodzić w tamtą stronę sceny. Rozpraszałem się i wiedziałem, że mogę zapomnieć słów. Był przeuroczy. Od tamtego momentu wiedziałem, że ten człowiek będzie częścią mojego życia. Był prawdziwie zakochany. Po swojego chłopaka potrafił wysłać samolot na drugi koniec świata po to tylko, by mogli spędzić trochę czasu razem. Nigdy nie byłem szczęśliwszy. To był wspaniały towarzysz, fantastyczny człowiek. Jego zasługą było to, że pomógł się George'owi uporać z jego orientacją. Sprawił, że George od tej pory był dumny z tego, że był homoseksualistą i nie chciał tego dłużej ukrywać. Ale niestety, kiedy wszystko zaczęło się układać i wydawało się, że George Michael w końcu będzie szczęśliwy, przyszła straszna wiadomość. Jego partner zachorował i po kilku miesiącach zmarł na wylew krwi do mózgu wskutek powikłań AIDS. To było dla artysty wstrząsające. Po pierwsze, najpierw czekał na to, czy faktycznie jego przyjaciel ma AIDS, potem wykonał u siebie badania i również bardzo drżał o to, czy nie jest zarażony, kiedy okazało się, że nie chciał zrobić wszystko, by ratować swojego ukochanego. Ale ten nie chciał pomocy, przynajmniej nie takiej, jaką oferował mu George. To sprawiło, że artysta popadł w depresję. Jestem przekonany, że gdyby mieszkał w Londynie albo Stanach, wyszedłby z tego. Pół roku po jego śmierci tam wszyscy już byli na terapii kombinowanej. Myślę, że zdecydował się na Brazylię, bo bał się tego, co moja sława może wyrządzić jemu i jego rodzinie, jeśli leczyłby się gdzie indziej. To mnie załamało. Myśl, że miał szansę na lepsze leczenie, ale nie zdecydował się przez moją popularność, wzbudza we mnie duże poczucie winy. Okazało się, że artysta jest zdrowy, ale nadal żył na krawędzi. Mimo, że wcześniej już nie stronił od używek, było to pod jakąś kontrolą. Teraz spod tej kontroli wymknęło się całkowicie. Ponoć nie palił marihuany już okazyjnie, ale potrafił wypalać 25 skrętów dziennie. Zaczął też brać kokainę. Ponoć był w takim stanie momentami, że trudno było nawiązać z nim kontakt, a na dodatek odsuwał od siebie wszystkich, nawet tych, którzy byli życzliwi i chcieli mu pomóc. I kiedy wydawało się, że wszystko chyli się ku upadkowi, nagle poznał kolejną osobę, na której mu zależało. Kenny był trenerem fitnessu i poznał go w jednym z klubów w Los Angeles. Ale niestety, kiedy zaczął wychodzić na prostą, stało się coś strasznego. Mama poinformowała go, że ma raka skóry. Kazała się nie martwić i powiedziała, że leczenie na pewno przyniesie skutki, ale niestety zmarła po 7 miesiącach. Byłem przerażony tym,
że straciłem ukochanego. Później moja mama zachorowała. Czułem się tak bardzo doświadczony przez Boga. Od momentu, gdy dowiedziałem się o chorobach obojga, żyłem w stałym strachu, odpowiedział. Pomógł mu jednak nowy związek. Gdyby go nie było przy mnie, moje życie byłoby w niebezpieczeństwie i to z mojego powodu. Po śmierci mojej mamy, kiedy nie chciałem nic stworzyć i czułem się kompletnie bezwartościowy, nie wiem, czy dałbym radę dłużej to pociągnąć. Myślę, że mógłbym być jednym z tych tchórzy, którzy zdecydowali się na paskudne pożegnanie ze światem. Ale niestety nauk z nim pozostał. Zaczął pić i coraz częściej sięgał po narkotyki. W końcu wywołał skandal, kiedy w Los Angeles został aresztowany i skazany za czyny lubieżne, ponieważ nakłaniał siłą mężczyznę, by pokazał mu swoje przyrodzenie w toalecie. Tak świat dowiedział się, że George Michael jest homoseksualistą, a jego partner, że ich relacja jemu nie wystarcza. George postanowił obśmiać ten incydent. Nagrał wideo Outside, w którym w karykaturalny sposób opowiedział o tym, jak to było w tej toalecie. Kenny mu wybaczył, byli ze sobą przez 15 lat. I wtedy, kiedy George Michael został zmuszony niejako przez swój czyn do wyjścia z szafy, otwarcie mówił, że jest homoseksualistą i przez resztę życia jawnie wspierał środowiska LGBT. Dzięki niemu młodsze pokolenie artystów, którzy są homoseksualistami, nie musi się ukrywać. Ale to wszystko, te wszystkie przeżycia, jak sami przyznacie, dość wkrótce, w krótkim czasie bardzo wstrząsające sprawiły, że George Michael dojrzał. A dowodem na to miała być płyta Older z 1996 roku. Ale nie skończyły się problemy z prawem artysty, mimo że jak sam przyznaje dojrzał, to zdarzały mu się tak kuriozalne wybryki, jak na przykład bardzo częste prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu, narkotyków. Kilka razy zdarzało się, że był zatrzymany przez policję, aż w końcu wjechał w mały sklepik. Na szczęście nic nikomu się nie stało. Ale sąd postanowił już więcej nie stosować wobec niego taryfy ulgowej i skazał go na odsiadkę. Prosto z sali rozpraw przewieziono go do więzienia o zaostrzonym rygorze. Kiedy przestraszony wchodził do więzienia, ponad 1200 skazanych przywitało go śpiewając Freedom. Ale George fatalnie zniósł odsiadkę. Mówiono, że w więzieniu o zaostrzonym rygorze może sobie coś zrobić. Bano się, że popełni samobójstwo. Dlatego dość szybko przeniesiono go do więzienia o łagodniejszym rygorze i zwolniono go dużo wcześniej. George Michael, kiedy tylko wyszedł z więzienia, od razu pojechał na grób matki. Ja wam się przyznam, że jako nastolatka odkryłam George'a Michaela w 2002 roku. Pamiętam to do dziś. To było dla mnie ważne wydarzenie, bo wtedy już oglądałam regularnie Vivę, Polskę, MTV po to, żeby oglądać teledyski i nagle moim oczom ukazał się teledysk do piosenki Freak, gdzie George Michael jest przebrany za jakiegoś takiego robokopa, ma też kobiety na smyczy i ogólnie to wszystko było takie na maksa perwersyjne. Potem George Michael związał się z Fedi Fuzem, znanym gejowskim modelem porno. Ale tak naprawdę od 2011 zaczęły się u niego już poważne problemy. W sierpniu wyruszył w trasę koncertową, grając z lokalnymi orkiestrami symfonicznymi. 17 września wystąpił we Wrocławiu z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Wrocławskiej. Był ponoć pod wrażeniem polskich muzyków. Niestety w październiku musiał odwołać koncert w Londynie z powodu wirusowej infekcji gardła. Wszyscy zareagowali na zasadzie mówi się trudno, bo George Michael bardzo często odwoływał swoje koncerty, w tym czasie z powodu złego samopoczucia. Nie znosił długich tras koncertowych, reagował na nie alergicznie, dlatego jego koncerty nie były zbyt częste, ale i tak były odwoływane. Wtedy zaczęto spekulować, że ze zdrowiem George'a Michaela nie jest najlepiej. Gardło nie wytrzymywało obciążenia śpiewaniem, stres odbierał mu głos, albo na strunach głosowych pojawiała się cysta, którą trzeba było operacyjnie usunąć. Wszyscy się przyzwyczaili i mówili, że ma pecha, ale ten pech pechem, a zaraz pojawiły się przypuszczenia, że być może, podobnie jak jego pierwsza miłość, choruje na AIDS. 21 listopada 2011 roku miał zagrać w Wiedniu. Obudził się nad ranem z bólem w klatce piersiowej. Lekarz polecił przewieźć go do szpitala. Diagnozowano zapalenie płuc. Stan był krytyczny. Próbowano kombinację leków i jego stan się ustabilizował. Ale gdy wydawało się, że zaczyna wychodzić na prostą, pojawiła się niewydolność oddechowa i problemy z sercem. Potem zapaść. Przeniesiono go na oddział intensywnej terapii. Wprowadzono w śpiączkę farmakologiczną. Na szczęście udało mu się z tego wyjść. Później bardzo często pojawiał się w telewizji, otwarcie mówiąc, jak ważna jest walka z AIDS. Wiele osób więc nadal spekulowało, że jest chory. On jednak zapytany o obecność wirusa HIV odpowiadał. Ostatni robiłem w 2004 roku, następnego nie zrobię, bo się boję wyniku. Menadżer zabronił wykorzystywania tego wywiadu, ale wiecie jak to jest.
Oczywiście my dzisiaj o tym wiemy i wszyscy wiedzieli, że z ust George'a Michaela padły takie słowa. Mówiono, że on już sam nie liczył, ilu miał kochanków. Ponoć sam twierdził, że w ciągu 7 lat miał ponad 500 partnerów. Zdradzał też, że ma duże libido i nawet bycie w związku nie przeszkadzało mu, by ciągle wchodzić w nowe relacje. Prawdą jest też, że bez względu na to, jak wielką jest gwiazdą, wyruszając w ubezpieczoną na kilkadziesiąt milionów euro trasę koncertową, musi poddać się gruntownym badaniom, inaczej ubezpieczyciel nie weźmie na siebie ryzyka. I nawet gdyby George naprawdę był nosicielem HIV przy dzisiejszym stanie medycyny, wcale nie jest tak łatwo umrzeć na AIDS. Mimo wszystko artysta zmarł 25 grudnia 2016 roku w wieku 53 lat. Został pochowany 29 marca 2017 roku na cmentarzu w Londynie. I ja to pamiętam, nie dość, że święta, wszyscy śpiewają Last Christmas i nagle taki news. Wszystkich to zwaliło z nóg. Jego fani wręcz nie mogli uwierzyć, że coś takiego się stało. 7 marca 2017 roku, czyli ponad 2 miesiące po śmierci wokalisty, ujawniono wyniki sekcji zwłok. Oficjalną przyczyną śmierci artysty były choroby serca i wątroby. Oczywiście po jego śmierci pojawiły się spekulacje na temat tego, jak odszedł. Elton John na przykład mówił, że do końca nie akceptował swojej orientacji, natomiast siostra artysty bardzo temu zaprzeczała, mówiąc, że był dumny z tego, że był gejem. Natomiast jego ostatni partner również mówił, że George Michael nie był już zadowolony ze swojego życia i kilkukrotnie próbował odebrać sobie życie, mówił nawet o 4 próbach samobójczych. I przyznał, że dla George'a Michaela jego życie skończyło się długo przed faktyczną śmiercią. Mam nadzieję, że ludzie będą o mnie myśleć jak o kimś, kto miał w sobie pewien rodzaj uczciwości. Mam nadzieję, że zostanę tak zapamiętany, ale mało to prawdopodobne. Myślę, że wszystko było tylko stratą czasu, zmarnowanym wysiłkiem, tłumaczył z goryczą. No faktycznie te słowa, które przytoczyłam Wam na koniec, są dość przykre, bo myślę, że życie często jest niesprawiedliwe. Gdyby do końca grał i udawał idealnego macho, który jednak nie może z żadną kobietą ułożyć sobie życia, no bo przecież jest taki niepokorny, to byłby teoretycznie dużo lepiej zapamiętany niż wtedy, kiedy odważył się powiedzieć prawdę. Ale tylko przez niektórych, bo ja zawsze uważałam i uważam, że prawda jest najważniejsza i myślę, że jest wielką odwagą, będąc na świeczniku, żyć tak jak się chce. A przykład George'a Michaela po raz kolejny pokazuje, że będąc na piedestale i zwracając uwagę milionów ludzi na całym świecie, naprawdę bardzo trudno jest udźwignąć tę presję i to nieważne, czy jesteś sportowcem, artystą, a szczególnie w przypadku artystów, których na tak duży sukces nikt nie przygotowuje. Jestem ciekawa, czy Wy uwielbiacie również piosenkę Last Christmas. Ja przyznam szczerze, że nie jestem fanką, ale myślę, że George Michael już naprawdę na zawsze pozostanie jako taki świąteczny szlagier, obecny w domach wielu ludzi w tym najważniejszym rodzinnym czasie w roku, kiedy mamy okazję się spotkać i powspominać chociażby ostatnie święta. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was miły i przyjemny. Życzę Wam oczywiście wesołych świąt i wszystkiego dobrego, fajnego okresu przygotowawczego. A ja zapraszam Was do tego, żebyście byli ze mną już niebawem, bo szykuję dla Was nowe odcinki. Pamiętajcie również o podcastach, żeby znaleźć mnie w serwisach streamingowych, wpisując historię gwiazd. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, kochani. Cześć!